1229 roku książęta Święto Pełk II i Sambor II zgodnie z wolą ich zmarłego brata Franciszława darowali ziemię kiewską zakonowi cysterców w Olinii. Wbrew polityce książąt Gdański Sambor II przekazał wymienioną posiadłość zakonowi krzyżackiemu. Stali się oni pełnoprawnymi właścicielami wspólnego terytorium w 1282 roku na mocy układu zawartego w Gliczu z księciem Liścibojem II. Była to pierwsza posiadłość, którą zagarnęli krzyżacy na lewym brzegu Wisły. Ponadto wkrótce też wybudowano zamek, który zbudowano z budulca rozebranej twierdzy Potterberg koło Chełma. Pierwotną warownię krzyżacką zniesiono prawdopodobnie na Grodzisku Dymowo. Od 1283 roku nie stał się siedzibą komtura i konwentów. Budowę obecnego Zamku Gniewskiego rozpoczęto pod koniec XIII wieku. Tuż obok niego powstało również miasto, które lokowano na prawie chełmińskim 25 września 1297 roku. Nad Wisłą znajdował się port rzeczny. Krzyżacy dostosowali system wznoszonych wówczas fortyfikacji miejskich i zamkowych do wspomnianego obiektu. W latach 20. XV wieku dokonano przebudowy zamku. W okresie wojny trzynastoletniej kilkakrotnie oblegano zamek Gniewski i działania wojenne wywołały zniszczenia i uszkodzenie zabudowy obronnej fortyfikacji. Definitywnie załoga krzyżacka skapitulowała 1 stycznia 1464 roku i po raz ostatni opuściła miasto i zamek. Po drugim pokoju toruńskim, zawartym w 1466 roku, Zamek Gniewski i Gniew stały się siedzibą starostwa międzynarodowego. Następnie w XVII wieku dwukrotnie wojska szwedzkie opanowały i zdobyły Zamek Gniewski. Okres świetności i odbudowy zamek przeżywa za rządów króla Jana III Sobieskiego i jego żony Marysieńki. W 1772 roku w wyniku pierwszego rozbioru Polski Gniew zostaje włączony w skład Królestwa Prus. Zamek wówczas zmienia swoją funkcję. Znajdują się tutaj koszary wojskowe, magazyn zbożowy, a od 1859 roku funkcjonuje więzienie karne. W 1914 roku pojawia się inna funkcja tego zamku, a mianowicie stacjonują w nim wojska niemieckie. W tym roku później jest on zamieniony na obóz niemiecki dla oficerów rosyjskich. Po przyłączeniu Pomorza do Polski w 1920 roku na kilka miesięcy staje się siedzibą starostwa powiatowego i stacjonują tutaj różnego rodzaju formacje wojsk. W czasach pokoju zdarzają się nieszczęście. To również nie ominęło gniewskiej warowni. Dramat rozegrał się w godzinach nocnych z 20 na 21 lipca 1921 roku. Obraz zagłady przedstawiony w kronice Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Jana III Sobieskiego w Gniewie w pełni odzwierciedla grozę rozszalałego żywiołu, który na swej drodze pochłonął wszystko, a działalność gaśnicza strażaków nie była w stanie go ujarzmić. Oto fragment opisu. Gmach zamkowy przedstawia bliski labirynt pokoi korytarzy. Gęsty, gryzący dym nie pozwolił na dokładne zdanie sobie sprawy z tych zawiłości architektonicznych i czasem ratujący, którzy sądzili, iż podłoga i sufit, który się znajdują, są zupełnie pewne, spostrzegali nagle, że sufit i podłoga poczynają uginać, wreszcie zapaść się z przeraźliwym hukiem. Zamieszczony opis w pełni przekazuje obraz groźnej sytuacji poprzez słowa. Jedyne zachowane zdjęcie archiwalne przedstawia i utrwala czarno-biały obraz, uzewnętrzniło
świetlistą łunę pożaru, która oświetliła ciemności nocy i barwiąc ją w kolorze czerwieni. Obnażony przez zewnętrzny zarys konstrukcji murów, bez dachu i wieżyczek, z dużymi otworami zniszczonych okien, to wynik i efekt walki z kataklizmem. W 1923 roku ułożono płaski dach nad ocalałą kaplicą zamkową i w okresie międzywojennym w pomieszczeniach parteru umieszczono magazyn mundurowy dla stacjonującego pobliskich zabudowania koszarowych 2 batalionu 65. Starogardzkiego Pułku Piechoty. Do wybuchu II wojny światowej wykonano i przeprowadzono tylko niezbędne prace porządkowe i zabezpieczające. Początek II wojny światowej to okres kilkumiesięcznej egzystencji mieszkańców Krzczewa, Gniewu i innych okolicznych miejscowości w pomieszczeniach zamku. Wspólnie przeżywali gehennę nocy okupacyjnej i pokonywali codzienne trudności w zniszczonym wnętrzu zamku gniewskiego. Obóz nie miał charakter przejściowy. Istniał od listopada 1939 roku. Akcję przesiedleńczą zakończono całkowicie w lutym 1940 roku. Według ocen szacunkowych w niemieckim zamku przebywało ogółem 2000 osób. Następnie to również tutaj, na terenie wzgórza zamkowego, w specjalnie zbudowanych barakach, przetrzymywano francuskich, angielskich i rosyjskich jeńców wojennych. Następnie w 1943 roku przeniesiono z Düsseldorfu do Gniewu Szkołę pierwszego stopnia podoficerów piechoty. W latach 1951-1957 na obszarze wzgórza zamkowego stacjonował 57 Batalion Sapelów. Następnie na przełomie lat 50. i 60. XX wieku zamek był użytkowany przez 10. Drużynę Harcerską imienia Jana Sobieskiego. W 1968 roku następnie Zakładu Mechanizmów Okrętowych w Abawniewie wspólnie z pracowną konserwacji zabytków w Gdańsku przeprowadziły prace remontowe i między innymi naprawiono koronę murów oraz ułożono dach i strop dachu. Przebudowę przerwano w 1972 roku. Następnie dopiero po 20 latach przystąpiono do drugiego etapu budowy. W końcowym efekcie obiekt odbluzowano i dokonano renowacji pomieszczeń. Zwiedzającym udostępniono ścieżkę turystyczną. Obecnie odrestaurowany zamek, jak też wspólnie z innymi obiektami, takimi jak Pałac Nawisieńki, Pałacyk Myśliwski, czy dawny budynek koszar Sądu Grodzkiego oraz dom przedbramny tworzą kompleks obszaru zabudowanego, który jest powszechnie nazywany wzgórzem zamkowym. Od 2010 roku jest właścicielem tego wzgórza zamkowego, jest spółka Polna. Dziękuję.